Oto Mazda CX-30. Kompaktowy crossover i hit sprzedażowy Mazdy, tu w wersji z silnikiem Skyactiv-G o mocy 150 koni mechanicznych. Tego silnika Mazdzie brakowało. Dlaczego? Zapraszam na test. W tym miejscu krótkie wyjaśnienie. To jest YouTube i szanując Twój czas, postaram się nie powtarzać absolutnie wszystkiego, co powiedziałem już w innych testach Mazdy bazującej na nowej platformie Skyactiv Vehicle Architecture. Zachęcam do odświeżenia sobie testów Mazdy 3 z silnikami 122-konnym Skyactiv-G i 180-konnym Skyactiv-X oraz materiału z prezentacji CX-30. Tu skupię się przede wszystkim na silniku 150-konnym oraz na ewentualnych zmianach, które zaszły w stosunku do egzemplarzy, którymi jeździłem wcześniej. O co chodzi z tym 150-konnym silnikiem Skyactiv-G i dlaczego to taki przełom w gamie Mazdy? Otóż kiedy w 2019 roku zadebiutowała Mazda 3 czwartej generacji, początkowo dostępna była tylko ze 122-konnym silnikiem wolnossącym. Mazda obiecywała też, że w późniejszym czasie wprowadzi na rynek zupełnie nowy silnik Skyactiv-X o mocy 180 koni. Problem w tym, że skok ze 122-konnego Skyactiv-G do 180-konnego Skyactiv-X kosztuje mniej więcej tyle, co przeskoczenie o dwa poziomy wyposażenia dla tej samej wersji silnikowej, a z całym szacunkiem dla inżynierów Mazdy różnice w osiągach nie są tego warte. Ale to nie wszystko. Kiedy Mazda już w końcu wprowadziła droższy silnik i przekonała parę osób, że jednak warto dopłacić, choćby dlatego, że wersja 122-konna nie mogła mieć napędu na wszystkie koła, to nagle pojawił się silnik Skyactiv-G 150-konny, który nie kosztuje dużo, a może występować również z napędem na wszystkie koła. W międzyczasie z cennika Mazdy 3 wycofano silnik 122-konny, ale nadal funkcjonuje on w cenniku CX-30, chyba już tylko po to, żeby można było pokazać odpowiednio niską cenę w materiałach promocyjnych. Czy wiesz już, na czym stoimy? Świetnie. W takim razie przejdźmy do silnika Skyactiv-G o mocy 150 koni mechanicznych, który występuje w wersji z manualną lub automatyczną skrzynią biegów i z napędem na przednią oś lub na wszystkie koła. Oferuje osiągi niewiele gorsze od Skyactiv-X, ale kosztuje tylko 4000 więcej od jednostki 122-konnej, ale aż o 10 tysięcy mniej od najmocniejszej. Szybka weryfikacja danych producenta. Czas od 0 do setki dla wersji przednionapędowej z manualną przekładnią powinien wynosić 8,8 sekundy, raptem o pół sekundy wolniej niż Skyactiv-X. Za pierwszym razem w zimowy poranek na wilgotnej nawierzchni uzyskałem czas 9,7 sekundy. Podejrzewam, że w lecie na suchym asfalcie po paru próbach doszedłbym do danych producenta. Obiecywane zużycie paliwa w cyklu mieszanym to niecałe 6 litrów na setkę, na tyle bym się nie nastawiał, ale niskie 7 powinno być spokojnie do osiągnięcia. Dwulitrowe silniki Mazdy i zatrzymajmy się nad pojemności. Mazda nadal oferuje dwulitrowe silniki wolnossące w modelach kompaktowych. Na przykład w Citroenie C4 jest tylko silnik o pojemności 1,2 litra, mowa oczywiście o benzynie, bo tam jeszcze można wybrać diesla, a tymczasem Mazda w Polsce z silników wysokoprężnych zrezygnowała. W każdym razie, benzynowe dwulitrowe silniki Mazdy to tak zwane miękkie hybrydy. Miękka hybryda pomaga obniżyć zużycie paliwa, a system wykorzystuje energię kinetyczną odzyskaną podczas toczenia i hamowania do zasilania sprzętu elektrycznego. Miękka hybryda usprawnia też pracę systemu stop and start oraz wspiera pracę układu napędowego. Mazda stosuje instalację 24-woltową zamiast 48-woltowej, tłumacząc to, jak wszystko w Mazdzie, redukcją masy. Podobno jest też taniej.
Silnik Skyactiv G może też dezaktywować dwa z czterech cylindrów, kiedy samochód jedzie płynnie. W silnikach 122-konnych spotkałem się z wibracjami, kiedy silnik pracował na dwóch cylindrach. Było to szczególnie odczuwalne w wersji z manualną skrzynią biegów. W wersji z silnikiem 150-konnym jest niestety to samo. Problem jest szczególnie wyczuwalny między 1500 a 2000 obrotów. Powiesz, że za niskie obroty? Ekoniańka zaleca wrzucenie jeszcze wyższego biegu. I jak to jeździ? Przede wszystkim Mazda ma świetną manualną skrzynię biegów i nie tak świetną skrzynię automatyczną. Jeśli nie mieszkasz w mieście i możesz sobie pozwolić na przyjemność ręcznej zmiany biegów, nie dopłacaj do automatu. W mieście, wiadomo, na dłuższą metę wolisz automat. Coś, o czym zapominamy w dzisiejszych czasach, to charakterystyka silników wolnossących. Takich silników jest po prostu coraz mniej, bo prościej jest zmniejszyć pojemność i dowalić turbo, niż optymalizować istniejące rozwiązania. I Mazda optymalizuje istniejące rozwiązania. Z jakim skutkiem? Z takim, że aby cokolwiek wyciągnąć z tego silnika, musisz zredukować bieg, a najlepiej dwa biegi, bo no inaczej nie jedzie. Jeszcze może trzeci bieg. Zresztą nie ma się co dziwić, tak działają silniki wolnossące, tylko że w Kii czy w Citroenie mniejszy silnik jest bardziej elastyczny w codziennym użyciu. I można się spierać o to, ile taki 1.2 PureTech przejedzie, zanim mu się zacznie łuszczyć pasek rozrządu, ale kiedy poruszamy się w korku i chcę zmienić pas ruchu, doceniam moment obrotowy od dołu. Mazda do tego stopnia pilnuje żywotności silnika, że kiedy pojechałem CX-30 na parokilometrową rundę, żeby coś sprawdzić, komputer uznał, że system iStop, czyli stop and start, jest niegotowy do użycia, mimo tego, że silnik osiągnął już optymalną temperaturę. W niektórych samochodach stop and start zaczyna działać, zanim wyjadę z osiedla. Ale pomijając charakterystykę silnika wolnossącego, 150-konny Skyactiv G to moim zdaniem optymalny wybór do kompaktowego samochodu Mazdy, biorąc pod uwagę stosunek osiągów do ceny. No i można go też wybrać w wersji z napędem na wszystkie koła, co w crossoverze nie jest wygórowanym żądaniem, prawda? Nie zauważyłem tego podczas pierwszych jazd testowych CX-30, ale ten samochód ma bardzo twarde... No właśnie, może nie zawieszenie. Test nagrywam świeżo po roztopach, więc drogi są dziurawe jak szwajcarski ser. I nawet na stosunkowo niewielkich nierównościach auto twardo i głośno dobija. Może to wina opon. Zimówki Yokohama Blue Earth zbierają średnie oceny. Widoczność jest lepsza niż w Mazdzie 3, ale wysoko poprowadzona linia okien i kąt słupka A sprawiają, że za każdym razem, kiedy wsiadam do Mazdy, muszę się przez chwilę przyzwyczaić do tego, co tu się dzieje. Mazda w końcu poprawiła oprogramowanie i podłączenie Android Auto już nie wyłącza systemu czytającego znaki drogowe. Poza tym Android Auto wykorzystuje teraz więcej wyświetlacza, co ułatwia obsługę. Wewnątrz bez zmian Mazda ma wysokiej jakości wnętrza, nawet jeśli parę szczegółów wyprowadza mnie z równowagi. Na przykład półka na telefon jest po pierwsze płytka, po drugie schowana za uchwytami na napoje. Mazda nie jest tu osamotniona, ale to złe rozwiązanie niezależnie od marki. Oczywiście środkowa konsola jest pokryta błyszczącym, już poryzowanym plastikiem. Są dwa porty USB, jeden niewidoczny nad półką na telefon, drugi w schowku pod podłokietnikiem, który trzeba przesunąć, żeby dało się otworzyć pokrywę. Przesuń go jeszcze dalej i uderzysz siedzącego z tyłu pasażera w kolano. Zapamiętanie pozycji fotela wymaga najpierw długiego przytrzymania przycisku Set, następnie długiego przytrzymania przycisku 1 lub 2. Skoro już długo trzymam przycisk 1 lub 2, to po co jeszcze ten Set? Plus za duży schowek i duże kieszenie w drzwiach. System inforozrywki jest łatwy w obsłudze. W wersji z kamerą 360 można ustawić priorytetowy widok, na przykład tak, aby zawsze po uruchomieniu wyświetlany był widok z kamery z przodu lub z tyłu. Przydaje się, jeśli na przykład zawsze parkujesz tyłem i wyjeżdżasz z ciasnego miejsca parkingowego.
Z tyłu nadal nie ma portu USB, ale przynajmniej jest nawiew klimatyzacji, uchwyty na napoje w podłokietniku i w kieszeniach drzwi, nie ma przebicia do bagażnika, drzwi za to zasłaniają progi. Bagażnik o pojemności 430 litrów, przynajmniej w teorii, to średni wynik w segmencie. Brakuje haczyków na siatki z zakupami, nie ma też gniazda 12-woltowego, natomiast w wersji z prezentacji nie było podwójnej podłogi, a tu podłoga jest. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie, dzięki tej podłodze uzyskujemy prawie płaską przestrzeń ładunkową, no i półkę można teoretycznie schować pod podwójną podłogę. Tylko że ta podwójna podłoga, nie dość, że jest składana jak origami, to jeszcze jest dwuczęściowa. No więc spróbuję teraz zademonstrować Wam, jak tę półkę jestem w stanie złożyć, włożyć pod podłogę. Ja już wiem, że ona musi iść w tę stronę. No i naokoło biegają dzieci, psy, zakupy, pada deszcz. Czyli dodajemy takiej dramaturgii sytuacji całej. Tak to mniej więcej wygląda. No plus za to, że mogę nie tylko zamknąć klapę, ale też zareglować stąd zamek. Czego w tej chwili nie zrobię, bo nie mam przy sobie kluczyka. Później jak zwykle okazuje się, że dziennikarze motoryzacyjni nie mają pojęcia o samochodach, które testują. Geniusz tej łamanej podłogi Mazda prezentuje w specjalnie przygotowanej animacji. Widzę, co chciano osiągnąć. Jeśli masz czas i dwie wolne ręce, bagażnik CX-30 staje przed Tobą otworem. Jeśli masz zajętą rękę lub się spieszysz, to otwór. Ceny Mazdy CX-30 zaczynają się od niecałych 105 tysięcy złotych za wersję przednionapędową z manualną skrzynią biegów i 122-konnym silnikiem. Testowy egzemplarz to wersja 150-konna przednionapędowa z manualną skrzynią biegów, poziom wyposażenia Hikari za niecałe 127 tysięcy złotych plus 8 tysięcy za pakiet Luxury Black, w skład którego wchodzi skórzana tapicerka i elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, plus 4100 zł za lakier Soul Red Crystal, w sumie 139 tysięcy zł. Mazda CX-30 to samochód, jakiego klienci oczekują, a ze 150-konnym silnikiem CX-30 jest dobrze wyceniona, ma bogate wyposażenie w standardzie i możesz ją też wybrać z napędem na wszystkie koła, co w segmencie SUV-ów i crossoverów nie jest dziś już wcale takie oczywiste. A jak Tobie podoba się Mazda CX-30, napisz mi w komentarzu. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.